Kredyt Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje specjalne świąteczne pożyczki z oprocentowaniem tylko 6,99% na okres jednego roku i 7,49% na okres 18 miesięcy. Oferta ta ważna jest do 31 stycznia 2008 roku. Życzymy udanych zakupów! Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Super Express. Błyskawiczne przekazy pieniędzy do Polski. Dziś wpłata w biurze PKO w Toronto. Jutro wypłata w banku PKO w Polsce. Lub na każdej poczcie. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Katolickie Studio Młodych w swoje 14-lecie zaprasza Państwa na Wieczór Opłatkowy 12 stycznia do Centrum Jana Pawła II. W programie m.in. wykwintnie przygotowana kolacja, loteria fantowa, zabawa przy muzyce zespołu Non-Sto oraz koncert kolęd i złotych przebojów Marka Bałata. Bilety w redakcji KSM 416-588-0555 lub przez internet na stronie ksmradio.com. Przyjdź i kolęduj razem z nami. This bag could cause a disease outbreak. This bag could destroy crops and livestock. This bag could lead to a fine or prosecution. This bag could be yours. Be aware of our import laws and do your part. Declare all foreign food, plants, animals, and related products when entering Canada. Visit online or call to learn more. A message from the Government of Canada. Dwa tygodnie temu w domu SPK przy Beverly Street w Toronto miał miejsce jubileuszowy bankiet Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w tym roku obchodzi swoje 45-lecie. Zapraszam na sprawozdanie. Takiego oto poloneza wodzono dumnie podczas uroczystego bankietu osób najbardziej powołanych do utrzymywania na obczyźnie języka polskiego oraz wiedzy o historii i kulturze polskiej. Choć zrzeszeni dopiero od 45 lat, zadanie to polscy nauczyciele w Kanadzie realizują już od ponad 100 lat. Z członkami znanego zespołu pieśni i tańca Biały Orzeł, który w ten sposób rozpoczął swój uświetniający wieczór występ, na parkiet ruszyło kilkoro nauczycieli i gości honorowych, wśród których znaleźli się posłanki parlamentów federalnego Peggy Nash i ontaryjskiego Linda Joffrey, konsul do spraw polonijnych Andrzej Krężel, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń, prezes Fundacji Millennium Marek Malicki, ojciec Wojciech Blach z parafii Świętego Kazimierza oraz przedstawiciele polonijnych organizacji społecznych i weterańskich. Przybyli m.in. dyrektorzy szkół z Toronto, Mississaugi, Oshawy, Hamilton, Burlington, Oakville, St. Catharines, Kitchener, London, a nawet z dalekiego Calgary, miejsca działalności jednego z 7 oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Pozdrowienia od pracujących tam nauczycieli przywiozła dyrektorka szkoły imienia Jana Pawła II, pani Maria Roszkowska. Obecna była również liczna delegacja St. Catharines, gdzie szkołą polską opiekuje się Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie. Wraz z prezesem Stowarzyszenia Witoldem Konefalem, będącym jednocześnie prezesem oddziału Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej, przybyli m.in. dyrektorka szkoły Franciszka Majerska i opiekująca się szkołą ze strony naszej Credit Union kierowniczka oddziału w St. Catharines Halina Pieczonka. Dla jubileuszowego bankietu tym razem wybrano motto odwołujące się do nauki Jana Pawła II. Uczyńmy wszystko, aby nasi uczniowie byli solą ziemi i światłem świata.
Część oficjalną wieczoru prowadziła prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Walicka wspólnie ze studentką Uniwersytetu McMaster Magdaleną Gadomską, absolwentką Polskiej Szkoły Średniej imienia Mikołaja Kopernika w Missadze, zwyciężczynią licznych konkursów recytatorskich. W swym wystąpieniu pani Walicka podkreśliła znaczenie oświaty niesionej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego od 45 lat łączącego środowisko polonijnych nauczycieli i wspierającego wszelkie działania szkół. Jak Maria Malicka zauważyła, obecność na bankiecie przedstawicieli organizacji polonijnych potwierdza słuszność starań Związku i wspólną troskę o zachowanie narodowego dziedzictwa, kultury i języka polskiego wśród Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Sens cierpliwej, ofiarnej pracy polskich nauczycieli w Kanadzie oddała także refleksja, jaką zebranymi podzieliła się Magdalena Gadomska. Od dzieciństwa uczęszczałam do polskich szkół i ukończyłam największą polską szkołę średnią w Kanadzie. Szkoła imienia Mikołaja Kopernika w Mississauga. Od najmłodszych lat jestem zafascynowana działalnością harcerską. Jestem instruktorką ZHP PGK i kocham język polski. A udział w niejednym konkursie recytatorskim pozwolił mi w ramach zwycięstwa odwiedzić Polskę, kraj moich przodków. Innym przykładem, że nauka nie musi pójść w przysłowiowy las, była przyjęta serdecznym aplauzem recytacja wiersza przez 9-letnią Julię Dębowską. Nauczyciel w piątka klasie raz zagłębił się w atlasie. Patrzył w jedną, drugą kartę i powiedział, że na czwartek wszyscy chłopcy zrobić mają małą mapkę swego kraju. A więc Szkoci i Anglicy, trzech Polaków, Irlandczycy, Białorusin i Rosjanin, Słowak, dwa Hindusi. Każdy matkę zrobić musi. Piotrek siedzi niby trusia. Może on nie będzie musiał? Taki słaby z geografii, że wprost nie wie, czy potrafi. Trochę smutny szedł do domu, lecz nie wspomniał nic nikomu, bo jest zawsze suchy z Piotrusia. Sam to zrobić będzie musiał. Goście honorowi w swych wystąpieniach nie szczędzili pochwał pod adresem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a kilkoro z nich wręczyło na ręce prezes Zarządu Głównego listy gratulacyjne i dyplomy uznania. Niezwykle potrzebną działalność Związku w liście gratulacyjnym podkreśliła też minister edukacji prowincji Ontario Catherine Wynne. W uznaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną z młodzieżą polonijną Władysław Lizoń wręczył kilku nauczycielom honorowe złote, srebrne i brązowe odznaki Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Wyróżnienie to otrzymali Irena Basiukiewicz, Teresa Szramek, Andrzej Suska, Ewa Moczarska, Franciszka Majerska, Bożena Ulatowska, Maria Walicka, Jarosław Moczarski, Barbara Praszczałek, Iwona Malinowska, Ewa Iwanicka, Jadwiga Górska i Dorota Wilk. Zaś pani Walicka w podzięce i w uznaniu za krzewienie języka i kultury polskiej w Kanadzie wręczyła przedstawicielom kilku organizacji i osobom dyplomy przyznane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uhonorowano m.in. naszą Credit Union oraz, a tu nie chcąc wcale ukrywać przyjemnego dla nas faktu, pochwalimy się, że również redakcji Polskiego Studia. Cieszymy się, że nasze skromne wysiłki zostały zauważone i docenione, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wyróżnienie to odebrali także w imieniu zespołu Biały Orzeł, jego choreograf Tadeusz Zdybał oraz również uświetniająca spotkanie swym występem wszem i wobec znana, niezwykle lubiana śpiewaczka Teresa Klimuszko. Thank you.
Jak przystało na bankiet jubileuszowy, w dodatku z okazji aż 45-lecia organizacji, przedstawiono historię Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan Ryszard Sopala zaznajomił zebranych z wieloma szczegółami działalności związku, jak i z nazwiskami osób, które wniosły największy wkład w jego rozwój. Wspomnijmy tylko, że obecnie związek zrzesza ponad 300 nauczycieli, którzy pracując w około 60 szkołach w całej Kanadzie nauczają tysiące dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, języka, historii, kultury, ojczyzny i ich przodków. Podczas bankietu wyróżniono kilka nauczycielek złotymi odznakami związku przyznawanymi pedagogom, którzy przepracowali w szkolnictwie polonijnym ponad 20 lat. Tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano siostry zakonne Urszulę Truzik i Kingę Lewicką z London oraz panie Weronikę Perkowską z Toronto, Teresę Śmigielską z Oszawy i Wiesławę Tadus z Woodstock. Kilku nauczycielom wręczono dyplomy uznania za ich pracę. Działaczka związku z Hamilton, pani Alina Danelska, przyjęła od pani prezes kwiaty i wyrazy podziękowania dla nieobecnej na bankiecie pani Wandy Bujalskiej, najbardziej zasłużonej dla związku prezes, która piastowała tę funkcję przez 18 lat. Przypomnijmy jeszcze, że pierwszą prezes była Maria Bieniasz, a ostatnio pracami związku przez 9 lat kierowała Jolanta Kuśmider. Na zakończenie relacji obejrzyjmy owacyjnie przyjęty występ zespołu Biały Orzeł. Ojczyzny ukochanej, dla niej pracować.